Polska mówi, były premier pan Janusz Piechociński. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. Panie premierze, polskie złoto XXI wieku, jabłko. Jesteśmy największym dostawcą na świecie. Jak dziś w dobie COVID-u wygląda ta sytuacja? Czy jesteśmy jakoś zagrożeni? To jest bardziej skomplikowane, bo tak, Chiny 38-42 miliony ton, Ameryka 5-6 milionów ton, a my gdzieś kwalifikujemy się tuż za Stanami Zjednoczonymi na poziomie od 3 do 5 milionów ton. W roku obfitości to jest bliżej 5 milionów, w roku nieurodzaju to jest 3 miliony ton, ale trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że Polska to jest sam sektor grójecki. W tym paśmie od Wilgi przez Wisłę, Górę Kalwarię, Chynów, później na Grójec, aż po Białą Rawską, to jest nawet 10% produkcji jabłka europejskiego. A więc jesteśmy tutaj potęgą, może nie w sprzedaży surowych jabłek, ale jesteśmy drugim po Chinach eksporterem moszczu jabłkowego. Kluczowego, bo mało kto o tym wie, ale to jest podstawowy wypełniacz każdego soku. W soku pomarańczowym jest więcej jabłka niż w pomarańczy. Tak możemy dalej stopniować. Przede wszystkim co mamy? Mamy wielką tradycję, wspaniałe odmiany, świetne instytuty. Mamy tą szkołę profesora Pieniążka i kolejnych jego sukcesorów idei i pomysłu. Mamy świetne katedry, uczelnie kształcące. No i w końcu to, co jest najważniejsze, mamy bardzo silnie osadzonych w rywalizacji producentów jabłek, ale od 2014 roku, od 1 lipca, to nasze sadownictwo, w tym polscy producenci i sadownicy jabłkowi, przeszli naprawdę drogę przez mękę, bo przypomnę, że to był jeden z najważniejszych naszych kierunków, był Związek Radziecki z Rosją na czele. Mniej więcej 1 milion ton, tak średnio w dobrym roku, to my eksportowaliśmy surowego jabłka. No i wtedy nagle okazało się, że z dnia na dzień ten najlepszy kierunek, bo najczęściej Rosjanie przyjeżdżali tirami do Polski, płacili gotówką bezpośrednio polskim sadownikom, płacili nieźle i co ważne, odbierali jabłko często nie najwyższej próby. A więc czym innym jest dostarczać jabłko elite, odpowiednio przygotowane w wypasionych kartonach z określonymi dodatkowymi wymaganiami klienta. A czym innym jest, kiedy ktoś przyjeżdża i bierze paletę za paletą i później sprzedaje dla przyzwyczajonego, dla tego rodzaju handlu odbiorcy na wschód od Polski, a płaci porównywalne ceny. W związku z tym pamiętajmy, że poprzedni sezon mieliśmy ten rok urodzaju. I najbardziej szokujące było to, że nagle na polskim rynku pojawia się 60-80 tysięcy ton obcego jabłka z dalekiego Chile w europejskich supermarketach. No i przypomnę, wtedy osobiście rozgrzany do czerwoności polowałem na polskie sieci handlowe razem z aktywnymi internautami, bo dla mnie w głowie by nie przyszło, że oto w Nowym Sączu, w linii prostej 15 kilometrów od jednego z największych ośrodków, gdzie jest owocobranie, w niedzielę ja w sobotę spotykam jabłko chilijskie i uwaga, sprowadza to polska filia europejskiego koncernu. No i rozumiem, że na polskim rynku może się pojawiać w takiej sytuacji wielkiego wzrostu i tych konfliktów między Brukselą i Moskwą. Może się pojawiać jabłko włoskie, inne z Unii Europejskiej, chociaż się nie pojawi, bo polskie jest tutaj najbardziej konkurencyjne i najtańsze i więcej dobrego polskiego jabłka można spotkać w Berlinie niż niemieckiego jabłka w Warszawie. To oczywista oczywistość nawet dla mieszkańców Berlina. Tutaj nie ma większego napięcia, ale kiedy na drzewach w Europie było 16 milionów ton jabłek w poprzednim sezonie, 16,5 niektórzy szacowali, z czego 5 milionów w Polsce, to każda tona ściągnięta z Chile, z Argentyny, ze Stanów Zjednoczonych czy z Australii nie tylko irytowała, ale pokazywała, że ktoś nie rozumie, jak bardzo ważne jest wtedy inaczej pracować. No więc przypomnę, że ten rok 2014 był takim rokiem, kiedy jabłko stało się sprawą narodową. Ja mniej więcej za 10 lat jako ówczesny wicepremier i minister gospodarki będę mógł zdradzić, jak to się stało, że przy embargu rosyjskim wykorzystaliśmy Czarnogórę, Serbię i inne kraje i w jaki sposób to robiliśmy. Najważniejsza jest skuteczność, nie chodzi tutaj o powody do chwały,
chociaż wielu ludzi się zaangażowało i ze środowiska, i z polskich służb celnych, i z naszej dyplomacji ekonomicznej. Przypomnę, wtedy bardzo starannie porwaliśmy też obywateli w ramach tych różnych akcji w szkołach, gdzieś indziej. Robię na złość, i tu padało nazwisko pana prezydenta Putina, i ludzie się fotografowali z tym jabłkiem. No więc na takie stany trudne to jest bardzo ważne, żeby taka mobilizacja była. Ale też bardzo istotne było to, że jabłko się nie zmarnowało. Ten sezon rolnicy, mimo że była taka potężna nadprodukcja na rynku, wcale nie mieli pod względem finansowym, nie był to zły, bo nadrobiliśmy wolumenem. Udało się zgromadzić także dużo moszczu, który w kolejnym sezonie, który był mniej obfity w związku z nie tylko w Polsce opadami deszczu, przymrozkami, no bo sadownictwo jest tutaj szczególne. Mimo że mamy i to widzimy ocieplenie klimatu, to wystarczy, że w okresie kwitnienia czy tuż po kwitnieniu wystąpi lokalnie mróz minus 5, no i od 30 do 90% jest mniej na drzewach. Ale wtedy także dla środowiska, dla polityki, dla administracji ważne było, żeby zdywersyfikować bardzo mocno koszyk potencjalnych rynków, na które wchodzimy. No i przypomnę, ja zrobiłem olbrzymi rajd północne kraje Afryki, kraje Bliskiego Wschodu, konsekwentne działania z szejkiem Mouzurim, ministrem gospodarki Emiratów Arabskich. Wchodziliśmy też na rynek Arabii Saudyjskiej, do Singapuru, specjalna misja do Gujaratu, do premiera Modiego moja w końcówce 2015 roku. Te kraje krok po kroku. Także nowa ekipa już w 2016-2017 mogła zbierać owoce tego zjawiska. No i ostatni choćby sezon, to był sezon dużego wzrostu sprzedaży do Egiptu, dużego wzrostu sprzedaży do Indii. Nawiązały się tutaj takie bardzo dobre relacje na poziomie też biznesowym. Ale jeszcze raz chcę to podkreślić. Jedno to jest robota polityki i administracji z dyplomacją ekonomiczną na czele. Drugie to jest robota różnego rodzaju służb fitosanitarnych, celnych, skarbowych, portowych, silna presja na sprawne dostarczanie. Nie jest żadną tajemnicą, że na kierunku Bliski Wschód większą rolę niż polskie porty, czy nawet Hamburg w eksporcie polskiego jabłka zaczyna odgrywać Koper, Rijeka, czy Triest, czy grecki port Pireus, w który bardzo mocno wszedł kapitał chiński i dzięki temu generuje zatrzymania się tych kontenerów. No ale także musi także podjąć odpowiednią pracę samo środowisko, bo zrobiliśmy bardzo duże, mówię tutaj o ówczesnym ambasadorze, panu Kosiniaku Kamyszu w Singapurze. Wielka praca została wykonana, popłynęły pierwsze kontenery, zostały przyjęte bardzo ciepło, ale później się okazało, że instynkt do kolejnych dostawców zjawisk nie spodziewali się, że będą takie wymogi. Otóż w tym kraju, na którym bardzo dobrze płaci się za jabłko, to jeszcze trzeba spełnić super wymagania wszelkie możliwe. A więc po raz pierwszy nasi sadownicy, konkretni eksporterzy, mogli zobaczyć, jak służby handlowe ważnej izby importowej sprawdzają pierwsze kontenery. A więc to nie tylko było sprawdzenie, czy jabłko to jest jabłko. To było zmierzenie każdego jabłka, jaką ma średnicę, jabłka, czy ma ogonek, czy jest położone tym ogonkiem do góry, czy w każdym pudełku dykturowym jest właściwa wyściółka i czy wszystkie są zgodnie z zamówieniem skoloryzowane, czy nie ma ani jednego z odstępstwem pudełka z innym kształtem jabłka namalowanym na tym pudełku i czy wszystkie pudełka mają równe rogi. A więc jak to wyglądało w praktyce, szanowni państwo? Wyglądało to tak, że po podsumowaniu w takim Excelu tych wszystkich wymogów, no było tak, no jabłko 7% nie spełniło średnicy, 3% nie miało ogonka, 4% skrzynek 10-kilowych miało zagięte rogi, no i nie wszystkie kolory na tych opakowaniach miały tą samą barwę. No i jak reagowali nasi? To pokazuje też mentalne nieprzygotowanie do rynku. Jak reagowali nasi po długoletnich związkach z rosyjskim, czy z odbiorcą z krajów byłego Związku Radzieckiego? No dobrze, to ile mam spuścić? 5%, 2000 dolarów i tak dalej. Nie, a tamten klient, nasz pan, mówi, chcieliście nas oszukać.
Zamówiliście to jabłko, a przywieźliście inne jabłko. W związku z tym jakby też pokazuje bardzo wyraźnie, że to jest wspólny obowiązek, nie tylko na poziomie państwa, nie tylko na poziomie służb państwowych, ministerstw, ale także tych, którzy uczestniczą w kontraktach i samych producentów. Co jest na przykład w tym sezonie może być wielkim wyzwaniem. Mieliśmy bardzo wysokie temperatury, mamy za sobą kolejny rok bezśnieżnej zimy i mamy kolejny rok, gdzie w wielu miejscach, także w obszarach sadowniczych, nie ma już suszy agrotechnicznej. Zaczyna być susza geologiczna, gdzie zmienia się w ogóle struktura ziemi. W związku z tym, co może być dzisiaj, szczególnie od lutego po wyjęciu polskiego jabłka z superchłodni, problemem? A otóż to, że jabłko zostało sparzone, w związku z tym nawet w chłodni bardzo profesjonalnej, nowoczesnej, ja tu trzeba powiedzieć, że polskie sadownictwo dorobiło się świetnej infrastruktury. Słowo, ile czasu jabłko może przebywać w chłodni? Kilka miesięcy, tylko problem polega na tym, że jeśli jest we właściwym momencie dla odmiany zerwane, jeśli jest odpowiednio wybarwione, jeśli nie zachodzą takie zjawiska, że nawet w czasie przebywania w chłodni następuje przyspieszenie dojrzewania jabłka i tuż pod skórą tworzą się mikroelementy, które widać pod mikroskopem tego, co nazywamy tak roboczo czekoladą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jabłko takie no, płynie kilka tygodni w schłodzonym kontenerze, prawda? Przepływa kanał Suezki, jeśli jest do Azji. W związku z tym każdy dzień też jest bardzo ważny i dlatego mówiłem o tym Koprze, Rijece, Trieście czy Pireusie, bo to jest kilkanaście dni szybciej, no bo polski tir dojedzie do Kopru czy do Triestu w dwie dniówki robocze kierowcy europejskiego i jest to nieduża odległość. Później oby tylko bardzo celnie było trafione i sprawnie przeprowadzony załadunek. No bo co jest najważniejsze? Kimi są odbiorcy? No bardzo często odbiorcy polskiego jabłka nie mają takiego zaplecza chłodniczo-magazynowego, właściwego dla tak delikatnego jabłka. No i powiedzmy wprost, moi partnerzy, bo Izba Polska Azja ma kilku członków, którzy także sprzedawali na przykład do Indii czy do Egiptu dużo jabłek, byli bardzo wdzięczni polskim sadownikom z okolic Grójca, którzy mówili na przykład 20 lutego w tym roku, słuchaj, nie mam jabłka na Singapur, mam jabłko na Egipt. Dlaczego? Dlatego, że w mast znalazłem się w chłodni z kontrolowaną atmosferą, pobrałem kilka próbek jabłek, wyszedłem, pobawiłem się w laboratorium, posprawdzałem co jest i wiem jedno, kiedy nastąpi otwarcie kontenera, kiedy zmieni się wilgotność i zmieni się temperatura, to jabłko może długo nie poleżeć. Albo na przykład rozpoczną się zmiany zmieniające konsystencję jabłka i z tego wspaniałego, smacznego, takiego wielobarwnego, smakowego jabłka nagle pojawi się jabłko, które nie ma tych walorów. No i w tym momencie psuje się rynek. No i pamiętajmy o tym, że to jabłko musi też być przygotowane bardzo dokładnie na potrzeby odbiorcy. Na przykład, i to jest ważne, że taki partner jak indyjski, gdzie kupuje to umownie mówiąc indyjska klasa średnia, polskie jabłko, potrzebuje nie jabłka dużego, tylko średniego, bo wtedy w kilogramie jest 5, 6, 7, 8 jabłek. Tak? No i łatwiej tą liczniejszą niż gdzie indziej rodzinę zaspokoić. Podczas gdy na rynku singapurskim raczej ma być to jabłko olbrzymka, tak? Te z większych rozmiarów. Więc tego też my się uczymy. To nie jest łatwy proces, no bo zwracam uwagę, że w kończącym się sezonie, czy w tym, który jest za nami, no polskie jabłko było go mniej, było mniej dostępne. Nie było z punktu widzenia właśnie takich zdolności eksportowych najlepsze, bo zeszły rok też był taki ekstremalny ze względu na pogody, te susze, na słonecznienia. No i jeszcze co ważne, okazało się, że nasze jabłko nagle zrobiło się drogie, tak jak ostatnio choćby z zeszłorocznych dostaw na rynku krajowym. I nagle okazało się, że nie ma kto zapłacić polskiemu rolnikowi 2 zł za kilogram czy 2,20 netto za kilogram bezpośrednio świetnego jabłka z chłodni. A dlaczego? Bo dochodzi drogi transport. A dlaczego w chłodni musi być takie drogie? Bo ostatnio bardzo zdrożała energia.
związku z tym wystarczy tyle, a jeżeli koszt jednego miesiąca na kilogram to jest powyżej 10 groszy na kilogram, no to proszę zwrócić uwagę, zbieramy to jabłko, które jest w cenie złoty 10, złoty 60, tak, i trzymamy je 5 miesięcy. No i po 10 groszy doliczajmy. Więc to pokazuje tą skalę. Czy są takie odmiany, które się cieszą wyjątkowym zapotrzebowaniem w Europie czy w świecie, jeśli chodzi o jabłka z Polski? Wszystko jest zależne od kierunku. Tradycyjnie klasyczne jabłko takie długodystansowe, sezonowo długie, czyli Idaret, to są kraje byłego Związku Radzieckiego, czyli ten jest ten Bliski Wschód, ale tutaj za Bugiem, tak? Oni pragną tego jabłka, podczas gdy inni poszukują jabłka innego. Ostatnie lata ten Środkowy Wschód i Indie, no to były przede wszystkim jabłka typu Gala, a więc tej rodziny. Golden Delicious i tak dalej. Więc tu jakby my jesteśmy gotowi, my jesteśmy wielowymiarowi. No i zwracam też uwagę, że z różnych powodów polskie sadownictwo jest pod wpływem oczekiwań klienta i tych coraz bardziej różnorodnych rynków pod presją wymiany stanu sadów. I nie tylko dlatego, że potrzebne są nowe odmiany, ale także dlatego, że zupełnie mamy nową technologię produkcji. A więc nie ma już tych klasycznych na dużych podkładkach, ale są podkładki skarlające, które odmian skarlających. I uwaga, dzisiaj w większości polskich sadów zaczynamy prowadzić tych, których nasadzenia tam kosztują 100 kilkadziesiąt tysięcy za hektar. My potrzebujemy, proszę Państwa, prowadzić produkcję tak jak to winorośl. A więc widzimy betonowe czy metalowe słupki, naciągnięte liny i jabłko jest odpowiednio przycinane, a co 4, 5, 6 rzędów w zależności od jest przejście na specjalne agregaty do ochrony chemicznej, jest bardzo wysoka kultura. Kiedyś wystarczało dawno, dawno temu, kilkanaście lat temu, 10-11 zabiegów agrotechnicznych. Dzisiaj mówi się w najnowocześniejszych sadach, że tych zabiegów może być między 20 a 28, jeśli na przykład policzymy jeszcze przerywanie, kiedy jest nadmierna ilość zawiązek na drzewkach. W związku z tym to jest zupełnie jakby nowa technika. Proszę też zwrócić uwagę, jak zmieniła się choćby technika samego zbioru. W takich niskich sadach, gdzie jest 3000, 2800 do 4000 drzewek na hektarze. No więc porównajmy to z tymi sadami naszych dziadków, bo bardzo tęsknimy za smakiem starej malinówki, starej szarej renety, bo wiadomo, że lepszego jabłka do tradycyjnej polskiej szarlotki nie znajdziesz nigdzie. No ale to już było i te genetycznie gatunki warto zachowywać, ale kiedy popatrzymy, ile nowych odmian polskie instytuty zatwierdzają w każdym roku, to nie są pojedyncze odmiany, to w dalszym się ciągu na tym bardzo mocno pracuje. Dlaczego? A bo rośnie niesamowita konkurencja, nie tylko w jabłku. Proszę zwrócić uwagę, byliśmy potęgą waroni, czy jesteśmy potęgą i poważnym producentem liczącym się w świecie porówki amerykańskiej. No i ostatnio przychodzą dramatycznie dla naszych producentów niekorzystne informacje. Chile uwielokrotnia produkcję i zaczyna zalewać przy niższych kosztach, przede wszystkim związanych z pracą człowieka, zaczyna konkurować z naszą świetną borówką i jeszcze bardziej atrakcyjną ceną. Więc jest masę wyzwań. No i jeszcze, co jest bardzo ważne, to co mówiłem o tych wymaganiach klientów, to spowodowało jedno. Detaliczny konsument potrzebuje jabłka elita, jabłka numer jeden. Tak? W związku z tym te ponad 50-60% przy takim nastawieniu rynku do super jabłka, który znajdujemy w sklepie, no to 50-60% to jest minimum, co powinno iść na przemysł. No i teraz najważniejsze, kiedyś, nie tak dawno, w okresie dobrej koniunktury na produkty sadownicze przy niższych niż dzisiaj kosztach, no wystarczało, że przemysł był po 30 groszy, no i wychodziło się, że przemysł pokrywał koszty utrzymania 5, 6, 10 hektarów sadu, a wszystko, co się zebrało z jabłka detalicznego, było na inwestycje, wychowanie i wykształcenie dzieci na dobrych uczelniach i było na modernizację gospodarstwa, na rozwój, na perspektywę.
Dzisiaj, mimo że ostatnio cena w Jasieńcu na Mazowszu czy w Okręgu Grójeckim mówi się o 50 kilku groszy, jest niesatysfakcjonująca dla sadowników, bo nie pokrywa znacznej części kosztów produkcji. W związku z tym prezes Maliszewski, Związek Sadowników Polskich bardzo twardo mówią, nawet wręcz apelują do gospodarstw sadowniczych, poniżej 60 groszy nie wieście jabłka dla przemysłu. A jednocześnie w zeszłym sezonie my jesteśmy potęgą w produkcji soków, to jest tak czwarte, piąte miejsce w Europie, nie będę wymieniał nazw firm, bo się domyślamy. Okazało się, że widząc, że polskiego przemysłu jest mniej i może być droższy, to weszliśmy w ten sezon z dużymi zapasami także importowanego mosztu czy koncentratu, jak to woli, jabłkowego. Więc też władza państwowa, organizacje i sam przemysł muszą tutaj zachowywać się, patrzeć sobie nawzajemnie na ręce i patrzeć nie tylko na zyski czy rentowność jednego roku. Generalnie wygląda to mniej więcej tak, że jak spotykam moich przyjaciół sadowników, ja jestem absolwent SGPiS-u, a naprzeciwko jest SGGW i z wieloma obecnymi liderami Polskiego Ruchu Sadowniczego spotykaliśmy się w meczach piłkarskich, reprezentacja SGPiS-u, reprezentacja SGGW i twardo tam było i nie mieli ze mną łatwo, bo na boisku oddawałem i nawet dostałem raz czerwoną kartkę, to mówili mi tak, że na 3 lata wystarczy, że jest jeden rok bardzo dobry, jeden średni i jeden gorszy, jest w porządku. Ale ostatnie lata, ze względu na te ekstrema, szczególnie w środkowej Polsce, więc w tym największym zagłębiu, dla znacznej części producentów, na przykład z Góry Kalwarii Chinowa, to mieli 3 lata niestety bardzo mocno w plecy. I co to powoduje? Łącznie z tym, że część z nich skorzystała z dotacji unijnych, uzupełniła te dotacje unijne dużymi kredytami i postawiła najnowszej jakości magazyny, chłodnie, przechowalnie, a także powstały te grupy producenckie, które w wyniku dekoniunktury cenowej i braku zysków po roku 2015, 16, 17, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, tak? Plus jeszcze doszło kilka oskarżeń, że nie wszystkie pieniądze poszły nie we wszystkich grupach na to, na co być powinny. Są oczekiwania ich zwrotu. Tu wokół tego jest sporo napięcia. Więc kilka liczących się grup producenckich znalazło się w bardzo trudnej sytuacji, albo wręcz wierzyciele przejęli ich majątek. No i to jest poważny problem, bo my mamy w dalszym ciągu sadownictwo rozproszone. Panie premierze. A więc dominanta to są sadownicy, którzy mają 5, 10, 12 hektarów i oni mogą tylko skutecznie rywalizować nie tylko na polskim, ale europejskim czy pozaeuropejskim rynku, kiedy grają razem. Z punktu widzenia konsumenta, czy jabłko powinno być matowe czy błyszczące? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Jak rozróżnić polskie jabłko od tego importowanego? No, jabłko przede wszystkim powinno być smaczne. Po drugie, za moich czasów postawiliśmy choćby bardzo mocno na polski cydr. No i teraz można powiedzieć, że produkcja polskiego cydru spadła do 20% tego, co poprzednio mieliśmy. Zniknęło. Zastąpiły ją napoje typu Prosecco. Tak? No więc zainwestowaliśmy, my państwo, bo poszły na to my obywatele, bo poszły także my sadownicy, my przemysł, no bo kupiono instalacje. O tym, że jabłko w Polsce jest niedocenione? Nie, no po prostu pokazuje, że to, co udało się wtedy narzucić, nagle pojawiła się konkurencja, dała alternatywny produkt i przy braku konsekwentnego marketingu, mówienia, pokazywania i pracy nad jakością, nagle okazało się, bo wierzyliśmy, że te polskie napoje wypełnią tą lukę, tak? Teraz znaczna część łudzi się tym sadowników, że piwo bezalkoholowe o smakach jabłkowych trochę nam zastąpi ten poprzedni. No ale kiedy popatrzymy, ilu sadowników, ile przemysłu rolno-spożywczego postawiło na produkcję cydru i czym się to skończyło, także nawet te wypracowane marki nie osiągnęły sukcesu, na który wspólnie liczyliśmy, to znaczy, że zostały gdzieś popełnione błędy. No i wracając do jabłka. No po pierwsze, jabłko musi być ładne, smaczne, dobre, po aprobowalnej cenie, żeby ludzie chcieli to brać.
Proszę zwrócić uwagę, że jakże często w naszej rzeczywistości, choćby ostatnie 3 czy 4 miesiące, dużo tańszy stał się banan niż jabłko, a jabłko przestało być elementem promocji dużych sieci. No przypomnę, że kilka globalnych sieci działających na polskim rynku to jest ponad 80% sprzedaży żywności. Może mniej w owocach i warzywach, bo jeszcze w dalszym ciągu jest dużo sprzedaży na różnego targowiskach, na giełdach, a nawet zdarza się jeszcze ta przydrożna sprzedaż tu jakby i z sentymentu, i z konieczności. Wielu jeszcze próbuje w ten sposób sprzedawać. Po drugie, no, jabłko także musi być sprzedawane z tymi nowymi trendami, a więc w odpowiednim opakowaniu, w odpowiednich porcjach. No i nie zapominajmy o tym, że jabłko powinno być, polskie jabłko w sezonie, powinno być stałym elementem także w sektorze horeca, a więc w stołówce szkolnej, a więc w stołówce zakładowej, a więc w stołówce w hotelu. I to nie tylko na zasadzie takiej akcji, kiedy urodziło się 5 milionów ton, że proszę bardzo, oto był dzień jabłkowy, no i w każdym biurze w Warszawie stały 3 skrzyneczki, każdy mógł wziąć dla siebie i dla pracowników z tego samego pokoju po 3, po 4 jabłka, prawda? No więc jakby to też może tworzyć taki klimat kultury, że jest to polski produkt, jest powszechny. Jakby ja często to dostrzegam, że w tych porannych programach wiodących telewizjach jabłko wypadło z programów kucharskich, tak? Że nagle mamy tam bardzo dużo różnych produktów, chwalimy się, jest kuchnia taka, 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 a nie ma polskiej kuchni, a przede wszystkim nie ma pokazania, co można na nowo zrobić z polskiego jabłka. A przypomnę, że taka drożdżówka, ciasto drożdżowe z jabłkami, rewelacja, a polska szarlotka podawana na gorąco z lodami, mniam, 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 pewnie na koniec tego sezonu wakacyjnego na ten tydzień, a zapowiadają 30-stopniowe temperatury, to wszędzie byśmy zjedli, nawet przy okazji COVID-19, tak? No i jeszcze bardzo ważne jest to, czy potrafimy zrobić jeszcze z jabłka półprodukt. A więc to jest ta kwestia dostępności jabłka jako surowca do produkcji poszczególnych potraw, do innych możliwości. No więc jeżeli dzisiaj jest moda, a jest, na te mieszaniny sokowe, na pulpy, na to, żeby wykorzystywać te owoce, a jesteśmy piątą potęgą ciastkarską w Unii Europejskiej, tak, i sporym eksporterem, nie tylko producentem na nasz krajowy rynek, no to przypomnę, że w latach 2012-2015 jednym z elementów promocji polskiego jabłka to był bardzo często w sezonie pocztą dyplomatyczną wysłanie koszyka najlepszych polskich jabłek ze słoikami polskiego miodu do ministra gospodarki Emiratów Arabskich, który jest zakochany w polskim jabłku, tak? Więc takie niestandardowe jakieś elementy, rozpoczęcie sezonu jabłkowego, choćby to, co robił Kosiniak-Kamysz w Singapurze, gdzie w Stowarzyszeniu Żon Ambasadorów była promocja polskiego jabłka, które przyleciało pocztą. Wszyscy dostały, te dziewczęta dostały wszystkie z tego stowarzyszenia odpowiednie fartuszki z polskimi ręcznie zrobionymi wyszyciami z jabłkiem. No i co zrobiono? I zrobiono oczywiście szarlotkę z polskiego jabłka. To było wydawane przy okazji jakichś tam meczy ping-ponga czy innego tenisa i tak dalej, i tak dalej. Więc takie niestandardowe też zachowania i ruchy są potrzebne. Choćby prosta sprawa, kiedy to jest spotkanie i w gabinecie premiera, prezydenta, goście na stole widzą piękne polskie jabłka. Niby nic, ale to jest to. To jabłko kupuje się i je też oczami i ono powinno być maksymalnie dostępne. No i to też jest poważne wyzwanie już dla samego sektora, bo najczęściej jest tak, że także polscy sadownicy oczekują, że ktoś tą robotę powinien robić. W związku z tym wskazują nasze paichy, przedstawicieli handlowych, ministrów i to oni mają to robić. Nie, proszę Państwa, my mamy promować, no bo zwracam uwagę, dlaczego kryzys i nie załamał polskiego eksportu, ten covidowy w pierwszym półroczu. No między innymi dlatego, że znaczna część polskiego, znaczący udział w polskim eksporcie, ponad 30 miliardów euro, to ma polska żywność, tak? No więc pamiętajmy o tym, szeroko mniej czy bardziej przetworzona, więc pamiętajmy o tym, jak to jest ważne i
i że trzeba dla tych procesów znajdować także oparcie społeczne w tym wymiarze takiego promocji, marketingu inteligentnie kierowanego nie tylko do cudzoziemców, ale także do nas, aby tani banan na przykład nie wyparł drożejącego polskiego jabłka z naszej kuchni. Panie premierze, przekroczyliśmy 30 minutę rozmowy na temat jabłek. Na koniec takie pytanie, czy jabłko powinniśmy jeść obrane, czy z ogryzkiem? W każdym wariancie, jak jest smaczny, to pójdzie. Ja po prostu myję, a czasu do czasu przyznam się, najsmaczniejsza papierówka to jest taka moja, którą 30 lat temu razem z mamą wsadziłem na mojej działce. Mam 1118 metrów kwadratowych, na których stoi mój dom, wybudowany w czasie jeszcze, kiedy byłem na trzecim roku studiów, z tych materiałów, które wtedy były dostępne na rynku, no i ta papierówka w dalszym ciągu owocuje. No i ponieważ mam tych drzewek na tej działce sztuk 5, to uwaga, jest to produkcja w pełni ekologiczna. No i tak jak inne odmiany, delikatnie mówiąc, to przede wszystkim choroby grzybowe mi bardzo eliminują, to ta papierówka jest taka jeszcze swojska i się opiera. I najpyszniejsza ta papierówka to jest właśnie taka prosto z drzewa, jak właśnie jest na tyle dojrzała, że spadła bez większego wiatru. No to jest miód w gębusi, co by nie mówić, bo jeszcze jest satysfakcja wspomnienia, kiedy miałem lat 25 i to drzewo razem z mamą sadziłem, tak? Więc tu nie ma problemu, proszę Państwa, oby dużo, co polecam szczególnie, aby korzystać z kilku odmian. To wtedy się to nie nudzi, nie powtarza się ten smak, a jest w czym wybierać. I myślę, że w tym nadchodzącym sezonie, który już się rozpoczął przecież, bo już w tej chwili na rynku w Broniszach mamy nie tylko te pierwsze jabłka wczesne, ale już średnie odmiany weszły. A ile odmian w Polsce jabłek? Ile jest odmian jabłek? Mniej więcej. No, myślę, że zbliżamy się do setki produkowanych odmian jabłek, tak? Uwaga, zaczynają się także w Polsce odmiany jabłek, które są produkowane w wielu krajach. W związku z tym tutaj zaczyna następować pewna taka unifikacja i ja bardzo bym chciał, żeby nie zaniknął prawdziwy polski kosztel, prawda, czy właśnie ta papierówka, albo żeby pojawiła się nowa odmiana nowej generacji, choćby malinówki, tak? Żeby to nie był tylko ten idaret jako taka klasyka na wschód, późna odmiana, żeby to nie było tylko lobo, które już prawie nigdzie zaginęło z polskich sadów, a dominowało tyle lat temu, czy Golden Delicious, który wszystkim smakuje. Albo nowy rodzaj koksy. Nie ta koksa mojego dzieciństwa, ale ta współczesna koksa, która i wygląda trochę na koksę, i przypomina, i nawet smakuje tak samo. No i wtedy bez względu na to, czy pan umył te owoce, czy dał nożyk na stół, no bo może to być tak, że jak się dodatkowo zatrudni kogoś właśnie takimi czynnościami, że sobie dzieli jabłka na części i tak dalej, to po prostu tych jabłek więcej wchodzi. Bo i przy okazji to jest tak jak rozmowy przy wycinaniu lasu czy przy grzybobraniu. Jednych irytują, ale drugim odwracają uwagę i przy okazji kilo więcej tych jabłek jest mądrze zagospodarowane, a wiadomo, że jabłko nie szkodzi. Króciutko, są grzyby, panie premierze, jak pan wspomniał? Dzisiaj zakończyłem de facto sezon. W moim takim, na Mazowszu nie ma. Pojawiły się grzyby w okolicach Zagnańska, koło Bielska, na pograniczu Mokradeł i Bagien, w lasach świerkowych, przepyszne, wielkie prawdziwki. Dzisiaj dostałem pozdrowienia od wielkiego zbieracza, który mnie od już 10 lat namawia do wojaży na zachodnią Syberię. Też sucho jest, no ale w ciągu 15 minut zebrał takie pół wanny prawdziwków. No to sobie wyobraźmy, jak to musiało wyglądać w naturze. A u mnie przy strumyczku, którym płynie woda na zboczach, jeszcze dzisiaj udało mi się zebrać około 30 sztuk czerwonych koźlarzy. Ostatnie dwa tygodnie, mniej więcej co dwa dni przynosiłem tak między 100 a 200 sztuk. Były to z reguły małe sztuki i najbardziej przykre to było to, że zachwiały się proporcje pomiędzy ilością grzybów a ilością ślimaków. I w ramach ocieplenia klimatu dostrzegłem jedno, że narosła jakaś dziwna populacja tych długich, obślizłych, takich bezskorupowych ślimaków,
które bardzo często leżą sobie koło tego grzybka, żeby tylko jak on wyrośnie, rzucić się na niego. Więc ostatnie zbiory, no myślę, że tak średnio licząc, to już mam gdzieś około 20 słoiczków, łebków takich marynat. Robimy je na pół słodko i będą rozdawane także nie tylko w okresie świątecznym, tradycyjnym, ale ja generalnie kocham zbierać, mniej akceptuję obieranie, stąd tylko raz wybrałem się na maślaki na pograniczu Prażmowa i Trwalewa. To są gmina Prażmów, gmina Chynów. No i udało się znaleźć wiaderko. No ale powiem tak, nawet suche, piękne, zdrowe maślaki zebrać to jest jedno, ale później obrać te suche i zdrowe maślaki to jest wyzwanie, a co dopiero gdyby były trochę mokre. Czekam na deszcz i czekam na zaległe wysyp prawdziwka polskiego od Borów Tucholskich przez Warmię, Mazury aż po Lubuskie, a ja czaję się, że wreszcie pojawi się sygnał z moich rodzinnych stron, z okolic Studzianek Pancernych, że w tamtejszych lasach wreszcie popadało i pojawiły się prawdziwki. Wtedy zapraszam Polskę, mówi, pojedziemy razem, weźmiemy ze sobą po kilka jabłek, będziemy wszystkich grzybiarzy ostrzegać, że jak spotkamy kogoś z butelką plastikową albo jakimś śmieciem w lesie, to zrobimy to, co trzeba w takiej sytuacji, a te jabłuszka będziemy smakować między jednym a drugim dużym zbiorem. Polska mówi dziś niewątpliwie ma smak jabłka, ale i nie tylko, także grzybów. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Janusz Piechociński. Dziękuję, pozdrowienia.